trzecią grupą rzeczowników, po których można rozpoznać, że mają rodzajnik DA, to są rzeczowniki z końcówką ICH. I mam tutaj kilku przedstawicieli tej grupy. Dywan. Der Teppich. Brzoskwinia. Der Pfirsich. Chrzan. Der Meerrettich. Zwróćcie uwagę na ilość literek E, T i R w środku. To jest ciężki rzeczownik do napisania. I ostatnie z tej grupy to jest ukłucie. Der Stich. Pochodzi od czasownika stechen. Kłuć. I tak, dygresyjka. Formy podstawowe czasownika stechen, formy podstawowe czasu przeszłego, preteritum i perfekt, to świetnie, stach i gestochen.